Dobre wiadomości dla seniorów. Przemądrzali, mądrzy naukowcy stwierdzili, że w dobrych warunkach człowiek może dożyć nawet 120 lat. Musi jednak zadbać o należyty styl życia, powinien oddawać się aktywności fizycznej, rozwijać swoją ciekawość świata, poznawać techniczne nowinki, być optymistą i podtrzymywać aktywne kontakty towarzyskie. W tych ostatnich pomocą służy im Jaworznicka Fundacja Mój Czas dla Seniora. W Miejskiej Bibliotece Publicznej we środę 22 października Fundacja zdała relację zaproszonym gościom ze swych działań i zaprosiła na wernisaż zdjęć te działania dokumentujących. Wszystko w ramach projektu Jesteśmy. Mój czas dla seniora imienia Waldy i Józefa. Niezwykłej wystawy, bo w przeciwieństwie do wielu wydarzeń, które pod hasłem wystawa odbywały się w naszej przestrzeni, w tym szczególnym wypadku bynajmniej nie chodzi o formę. Projekt jak zwykle dla seniorów, ale również dla młodzieży, bo ja cały czas powtarzam, że to jest integracja. Nie chodzi o seniorów, ale zaangażowanie młodych osób. Należy dodać, że projekt powstał z myślą o świętowaniu Dni Seniora w ramach projektu Srebrny Wiek, czyli aktywni i profesjonalni seniorzy. Na projekt środki przekazało łaskawie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W działania fundacji zaangażowało się 20 seniorów i 4 młodych wolontariuszy. Co daje fundacja seniorom i jak zmienia ich postawy? Ta fundacja daje nam, jak to określiłem kiedyś, drugie życie po prostu, prawda? A jeżeli chodzi o młodzież, będzie mogła przekonać się o tym, że starsi czy starzy ludzie to niekoniecznie jakieś zgredy, wapniaki czy dinozaury, prawda, że można również znaleźć z nimi wspólny język. Bez wątpienia fundacja chciałaby zmienić sposób myślenia na temat osób starszych, ich potrzeb i sposobu życia. Trzeba działać, dać im szansę na aktywność, spełnienie marzeń, wspólnie z nimi tworzyć i słuchać tego, co mają do powiedzenia, podkreśla Renata Talarczyk. Wszyscy żyjemy jak w jednej rodzinie, mówimy sobie per ty. Dużo mamy ruchu, gimnastyki, no i radości. Do programu włączono ludzi młodych. Pozwoliło im to na zdobywanie nowych doświadczeń, rozbudzenie empatii i radość ze wspólnych z seniorami działań. Od starszych osób można się wiele nauczyć, to jest bardzo cenne doświadczenie i szczególnie, że mogę wiele dać od siebie starszym ludziom, tak samo jak oni wiele swojego właśnie doświadczenia, wiedzy mogą mi przekazać. Na wystawie zaprezentowano fotografie dokumentujące działania fundacji. I tak były zdjęcia ze spotkania z góralami z Białego Dunajca, a tam tańce i gry w koszykówkę. Była wyprawa do skansenu w Wygiełzowie, gra w bilard i spacery z kijkami po krakowskich nadwiślańskich bulwarach. Seniorzy gościli u Habsburgów w Żywieckim Zamku. Z fantazją seniorzy oddawali się radości z jeżdżenia z dziecięcych ślizgawek i skokom na trampolinie. Najmłodsza z wolontariuszy szczególnie upodobała sobie pewien koncert fundacji. Najbardziej podobał mi się koncert, w którym brałam udział. Grałam na flecie i uważam, że to była najbardziej udana impreza. W najbliższym czasie fundację czeka kolejny koncert. W Szkole Muzycznej na Osiedlu Stałym wspólnie z panem dyrektorem przygotowujemy taki wieczorek, gdzie wystąpią seniorzy i wystąpią muzycy z tej szkoły właśnie. Bo chcemy pokazać naszych jaworznian i młodych i seniorów, że coś potrafią. Jest oczywistym, że takie fundacje jak Mój Czas dla Seniora są dla społeczności lokalnych wręcz niezbędne. Pozwalają na ich konsolidację i wspólne działania. Wszak w każdym wieku każdy człowiek winien mieć jakieś pasje i dążyć do ich realizacji. Skoro żyć możemy do lat 120, to coś sensownego na emeryturze robić należy, byleby nie kazali pracować do setki. Dlaczego starsze osoby miałyby żyć i myśleć inaczej? Czy są inni, bo mają więcej lat, a może wręcz przeciwnie, potrzebują tego kontaktu jeszcze bardziej, bo w jakimś sensie spełnili się zawodowo i społecznie. Mają więcej czasu i zwolnili znacznie tempo życia. Nigdy nie zastarzejemy się na tyle, żeby chcieć żyć odciętym od świata i innych ludzi.